Cześć, jest 11 dzień sierpnia. Dzisiaj w mojej rodzinnej miejscowości termometr pokazuje prawie 38 stopni. A my z kolegami za chwilę wyjeżdżamy do Rajczy i do Łysą na bieg Chudy Wawrzyniec. Startujemy jutro o 4 rano. Dla mnie to będzie pierwszy ultramaraton. Jestem strasznie ciekawy, jak to będzie wyglądało. Po takim letnim okresie dostanowania zupełnie nie wiem, czego się po sobie spodziewać. No i ta pogoda, no mam nadzieję, że jutro nie będzie tak jak dzisiaj. Prognozy mówią, że będzie chłodniej. Ale też mam nadzieję, że jakieś burze nas z gór nie spłuczą. Także ruszamy za chwilę. Trzecia 20 na razie nie pada. Wygląda optymistycznie. Taki fajny księżyc na niebie. Zbieramy się na start. Żebyście polecieli mocno, na pełni swoich możliwości, żeby was porządnie zlało na trasie, żeby was porządnie sponiewierało, żeby was wymęczyło i żebyście dobrze pamiętali ten bieg, żebyście pamiętali o Beskidzie Żywieckim, no i żebyście się dobrze bawili. 4, 3, 2, 1, poszli! Już pada. Chyba 20 minuta biegu i już jest pompa. Rewelacja. Pięknie brzmi. Jakiś 7 kilometr. Jedenasty kilometr. Jesteśmy na Rachowcu. Jest super. Piękne widoki. Pogoda się jakoś trochę naprawiła. Rewelacyjnie się biegnie. Jak na razie pierwsza dycha za nami. No wreszcie. A i znów burza. Co? Widać tam coś, czy pada na telefonie? Widać, że ten pioruny fajne są. Daje pod górę, fajnie. Co? Fajnie pod górę. Dziewiętnasty kilometr. Znowu leje. Wodko.
motko i ciśniemy pod górę. Praca nie jest jakaś specjalnie trudna, ale to błoto trochę przeszkadza. Jesteśmy coraz bliżej Wielkiej Raczy. 27 km. To jest walka z błotem. Jedna walka z błotem. Wszystko płynie w dół i z góry też spływa. Się zrobił Ranmageddon. Dzień dobry. Wielka Racza, połowa mniej więcej. Co, jesteś niezadowolony z pogody? Na stadion bym wychodził teraz. Jaki stadion? Na WF-u. Aha, a to musisz. Kółeczka, a musisz po górach latać, jak głupi. Gdzie jest Michaś? Łaża tu gdzieś. Ubiera tą głowę na siebie. Bo... Dobra, chodźcie, bo zimno. Ruszamy. Piotrek wyrwał do przodu jak zwykle, bo jest z nas najwolniejszy i dlatego musi lecieć z przodu. Zbliżamy się do przegipka. Jeszcze pogoda trochę lepsza. Jest 31 km. Poza tym, że cały czas chlupie to błoto pod nogami. Poza tym jest całkiem fajnie. Zobaczymy, jak to będzie za chwilę. Ale myślę, że powoli gdzieś tam się już pojawia myśl, że niedaleko całkiem zostało nam. Za nami dystans maratonu. Ale do mety jeszcze 12 km. Za 2 km powinna być Wielka Rycerzowa w Sembuńcu i zbieg do Uisonalu. Nogi się w tym błocie ślizgają. Nareszcie trochę w dół. Chociaż pewnie za chwilę zacznę tego żałować, że jest w dół. Ja nie jestem mistrzem z biegania, więc za chwilę zacznę boleć coś w kolanie, ale mimo wszystko na ten moment fajnie, że trochę w dół. A to jest Rycerzowa. Dziewięć kilometrów do mety. Powoli się pojawiają takie proste marzenia. Trzy. Gorąca herbata, prysznic i nogi do góry. No ale jeszcze trzeba to zapracować.
jeszcze trochę tych kamiorów, korzeni i ciśniemy. Jeszcze 4 km. Tradycyjnie niestety no i kolano nas biega, nie spisuje się, ale ten kawałeczek jeszcze jakoś będzie. No i cały ostatnie 800 metrów. Pogoda nas nie rozpieszczała się. Jadę sobie już po zawodach. Po prysznicu, najedzone, zadowolone i zdziwione. Zdziwione, bo myślałem, że takie zawody, taki dystans jakoś bardziej mi da w dupę. A tak naprawdę okazało się, to dla moich nóg specjalnie znaczenia nie miało. Wiem, że ten mój czas nie był jakiś wybitny, zwłaszcza dlatego, że ja po prostu ciągle jeszcze nie umiem biegać w górach, zwłaszcza zbiegać, i tu nie ma co zwalać na deszcz, błoto i tak dalej, bo jakby był po prostu lepszy, to by i czas był lepszy. Natomiast myślałem, że to będzie taki dystans, że ja go naprawdę poczuję, a tymczasem zawody jak zawody, po prostu długie, ale nie był to jakiś ekstremalny wysiłek. Ale ponieważ impreza była rewelacyjna pod względem atmosfery, organizacji, Beskid Żywiecki po prostu piękny, to ja jestem przekonany, że za rok tutaj wrócę, żeby się zmierzyć z 80. Jest to w moim zasięgu, trzeba się będzie po prostu troszkę lepiej przygotować i z wielką chęcią tutaj pobiegnę jeszcze raz. Śpiewaj!